Do Choroszczy. Halo. No cóż, Krzysiu, co tam się stało? A co? No tak podpytuję, bo się martwię. Tam widziałem jakieś zdjęcie karetki? Czy straży pożarnej? Jak? Straż pożarny, bo sady się zapaliły się w kominie u mnie. O Boże, i to nic ci nie jest? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze jest. No, to super. Szary ugasili i wszystko. To super, a co tam się stało? Wystarczy, a przecież czyściłeś komin. No było nagrane. Komin nie, tylko piec czyściłem, a komin zapomniałem wyczyścić. A pie, aha, i od tego poszło, a ile ten komin już tam nie był czyszczony? No sporo czasu nie był czyszczony jeszcze, trzeba było na strychu leść, wybić dziurkę, a jeden chciał jeszcze więcej i kurwa wyczyścić pierwsze kony, a później piec czyścić jeszcze. Gdyby nie byłoby, wiesz, sadę powinni jeść. Rozumiem. Krzysiu, tak powiem ironicznie, trzeba było majora poprosić, żeby ci pomógł to zrobić. Ale słuchaj, majora nie ma w domu. Cały czas? Majora nie ma w domu. Ja wiem, przecież ja dzisiaj rozmawiałem z tobą. Przecież my rozmawialiśmy dzisiaj. Rozumiesz? No. Nie słuchaj, mogę... No. Major póki przyjdzie, no. Wiesz skąd to jest. No major jest ja w lesie, no. Krzysiu, wytłumaczyłeś nam wszystko. Ze szykanem wyczyściłem piec, a tak. Zapomniałem, kurwa, pierwszy trzeba wleć na strych i kurwa wybić dziurę w kominie, bo w którym miejscu byłem cegłę i puścić wiesz. Wyciął komin, a później piec czyścić, wiesz? No wiem. Rozumiesz? Rozumiem. No. A ja wyczyściłem tylko ten, jak się nazywa. Piec, a zapomniałem i kurwa drzewa suchego przyniosłem, kurwa i wiesz. A jak piec wyczyszczony, to poszło w komin. A major jest w domu, czy nie? Jego dom to jest las. A, czyli w lesie jest cały czas. No ja nie wiem, czy on w lesie, czy nie, nie wiem. Krzysiu. Ja nie będę się wypowiadać, dlatego że on jest chłop dorosły, gdzie się to może chodzić. Panie Krzysztofie, przepraszam, że tutaj na tym, ale panie Krzysztofie, co możemy zrobić z nim, żeby mu pomóc? Przyjedź do mnie i porozmawiamy, dobra? No ale to najpierw chcę telefonicznie załatwić. Ja już byłem u pana w wakacje kiedyś, kojarzy pan. Proszę pana, telefonicznie nie da się załatwić. A Meksykano... Telefonicznie nawet... Ja pan, proszę pana, tak, telefonicznie nawet z kobietą nie da się rady załatwić. Wiesz pan? Tylko trzeba spotkać. Rozumiesz pan? Ja rozumiem. Ale panie Krzysztofie, pytanko jeszcze o tego majora nieszczęsnego. Czy będzie jakaś kara, jak wróci do domu? Nie tylko kara, ale będzie wyrzucenie z domu. No ale no tego pan nie zrobi, nie wyrzuci go pan. Tyle już razy go miał pan wyrzucić. Nie. Od razu ja powiem, żeby zabierał ciuchy i wszystko. No ale panie Krzysztofie, wiemy doskonale, że tak nie będzie, bo pan też się martwi o jego zdrowie, tak? I o te pieniążki, co panu daje. Nie, dość martwienia o jego zdrowie. Dość. No ale, no wiadomo, ale jak pan, jak zawsze przyjdzie i sypnie te 50 czy 100 zł, to zadowolony pan jest. No pan nie powie. Nie. Ja już nie będę brał 50 czy 100 zł od jego. Dosyć tego i tak dalej. No. A dosyć. Byłby pan skłonny powiedzieć przy nim, że był w lesie tym razem, żeby nie oszukiwał nas widzów, jak zadzwonię na wywiad? Powiem mu pan prosto. Powiem, że był nagram zaraz do pasu kasy zadzwonię, że... Ale przy nim. Przy nim powiem. Ale bardzo pana proszę, żeby nie było wykrętów później, ja zadzwonię do pana, bo ja rzucę pan, w internet. Nie będzie wykręty i powiem tak. O, już jest major. Czyli powie tak, major, przyznaj się oficjalnie przy widzach, że chodzisz walić rozpuch do lasu. Wszystkim kłamiesz, jesteś notorycznym kłamcą, dlatego cię widzowie nienawidzą. Przyznaj się w końcu, powiedz, że jesteś ćpunem, narkomanem i już powiedz, idę... Właśnie, że nie możesz... Będę rozmawiać. Dobrze. Będę rozmawiać. Czekam na rozmowę, panie Krzysztofie. Jak wróci, zadzwonię, nagramy, wpuścimy w internet. Pan obiecuje nam widzom, że zrobi z tym porządek, żeby on się w końcu przyznał? Żeby nas nie oszukiwał? Dobra. Dobrze. Czekamy, aż wróci. Na razie. Na razie.